Witam w grze Magic the Gathering Arena. Kolejny film, kolejna talia z Ikorii. No, w każdym razie słowo wstępne. No więc grałem sobie wczoraj tymże deckiem, czyli Jeskai Control. Całkiem nieźle mi szło, aż w tym momencie spotkałem talię, która po prostu była taka troszkę wow. No, przegrałem z tamtą talią, chociaż gdybym troszkę lepiej rozegrał, wiedział czego się spodziewać, być może miałbym szansę. I dzisiejszy film wcale nie będzie o Jeskai Control, tylko właśnie o talii, z którą wczoraj przegrałem. A co ciekawsze, będzie to to. Co ciekawsze, wieczorem jak skończyłem grę, pierwszy film, który włączyłem sobie, żeby obejrzeć właśnie o Magicu, chyba jedynego mojego, no może jednego z dwóch youtuberów, których oglądam, czyli Covered Go Blue, CGB, polecam. Mówi z sensem, bardzo sympatycznie się prezentuje, co prawda po angielsku oczywiście. I to był pierwszy film, którego u niego, znaczy pierwszy, no to był właśnie film, który on też wrzucił, więc stwierdziłem, dobra, muszę skorzystać z okazji, póki to się jeszcze może jakoś nie rozeszło, chociaż na pewno ktoś, kto śledzi Magica, już ten deck zna, więc jakby chcę go mieć troszkę z głowy, ponieważ zrobił na mnie wrażenie to, co on potrafi zrobić. I już mówię, wszystko się opiera o tą kartę, a tak naprawdę... Może tu powinienem kliknąć? Dobra, inaczej. Sorry, przepraszam za to nieprofesjonalne. O to mi chodziło. Czyli tak, troszkę denerwujące jest po pierwsze to, że te arty alternatywne, nie wiem, nazwy wprowadzają, potwory z Godzilli. Także ta karta to, jeżeli ktoś nie ma tego artu, to będzie to. Gairuda Doom of the Depths, a najprawdopodobniej taka wersja. A w wersji godzillowej to jest Gigant Cyberclaw Terror. W każdym razie, wszystko się sprowadza do tego, iż mamy tą kartę, cztery sztuki, w tym jedna jest jako kompanion. Kompanion, jak omawiałem karty z Ikorii, w ogóle jakoś tak nie wiem, myślałem, że to jest jakiś nowy system, znaczy nowy rodzaj gry, ale nie, to normalnie w standardzie można grać i generalnie bardzo fajne rozwiązanie, bo wprowadza pewien taki nowy smaczek, czyli żeby ta karta zadziałała jako kompanion, czyli żeby można ją było sobie zagrać spoza gry, nasza talia musi spełnić pewne warunki. W tym przypadku wszystkie nasze karty, oprócz lądów oczywiście, muszą mieć koszt many parzysty. Oczywiście można by go zagrać, tego potworka, bez kompanion, wtedy to nie ma znaczenia, jakie karty mamy, ale no właśnie, cała rzecz polega na tym, że mamy go dostępnego od samego początku, nie musimy się obawiać, że go dobierzemy. O co chodzi? Ten pan wchodzi sobie na stół, ile kart? Cztery karty z wierzchu talii wyrzuca my i przeciwnik na cmentarz i my możemy spośród tych kart wystawić stworka o koszcie właśnie parzystym na stół. Czyli powiedzmy w szóstej turze, a nie rzadko nawet szybciej, nawet w czwartej jest to możliwe, staje się, tak? Jest to możliwe w czwartej turze. Wystawiamy jego, na przykład dobieramy Spark Double, on się pojawia znowu, wystawiamy na przykład Tessę, która też ma parzysty koszt. Dalej Tessa robi Blink, czyli wyrzuca poza grę naszego stworka, później go wraca, to będzie oczywiście Gigant, on znowu wyrzuca te cztery karty i kolejnego stworka wrzucamy, także po prostu możemy sypnąć stworami bardzo, bardzo mocno. Ja spotkałem, grając wczoraj, spotkałem wersję Simic, tu jest wersja Band, w tamtej wersji nie było Charming Prince, na pewno nie było też w związku z tym Elite Guard Mage i Dream Trawler. Ja dorzuciłem od siebie tutaj tak naprawdę tylko Kogle, który też ma parzysty koszt, bo kartą, która, no oprócz wiadomo, jakiś tam removali i tak dalej, ale kartą, która generalnie całkowicie psuje nam grę, będzie nie, zaraz, zaraz.
Jak to się nazywało? Gra w Digger's Cage. Artefakt. Chcę to pokazać, przepraszam. Czemu tego tu nie widać? Aha, bo to. Dobra. Bo to ma. Inaczej. Ach, sorry. Oto. Dobrze pamiętam, gra w Digger's Cage, czyli stwory z stwory z cmentarza nie mogą wchodzić na pole bitwy, czyli jakby cała strategia, cała mechanika tamtej talii leży. Gdybym bardziej wtedy, wczoraj wiedział, o co chodzi w tamtej talii i dociągnął to, no to bardzo łatwo, powiedzmy, bym był w stanie przeciwnikowi zaszkodzić. Ok, wracając do tej talii. Wszystko oczywiście musi mieć koszt 2. Dobre by były na przykład też to, co przeciwnik miał z tego, co widziałem, mogłem popatrzeć mu na cmentarz, na pewno właśnie Bond of Flourishing, żeby dobrać sobie kartę, na pewno miał też któryś enchantment, który sprawiał, że patrzę, no to by się sprawdziło jako rampa, to by się sprawdziło Incubation Druid. On miał na pewno, no nie mogę tego znaleźć, nie chcę się pokazać. To też był koszt 2 albo może 3. Wolf coś tam, nie pamiętam tej nazwy. O, Wolf Willow Heaven, czyli ląd dodaje dodatkowy punkcik many. No dobra, tyle gadania. Oczywiście tak, no jak już każdy się domyśla, to nie jest moja talia. Nie ja ją wymyśliłem, ale tym razem przepraszam, myślę, że wrzucę linka do tego, żeby łatwiej było zobaczyć, jakie tam karty wchodzą w jej skład. No zobaczymy, czy w ogóle faktycznie mi się uda zagrać jakoś sensownie, żeby pokazać, co ta talia potrafi. Ponieważ jestem taki, powiedzmy, moje umiejętności jakoś nigdy nie były super wybitne, a do tego jestem taki, bym powiedział, troszkę zardzewiały po dłuższej przerwie. No dobra, niech to będzie. Okej, Breeding Pool. Nie mam niestety nic do rampy oprócz Growth Spiral i to chcę wykorzystać. Healer's Hawk. Okej. Dużo maluchów. Niech będzie ten Growth Spiral. Jeszcze jeden. Dobra, niech będzie Forest. W następnej turze. Okej, Fabled Passage. W następnej turze. Zagram tak. Zagram tak. Czyli znowu Growth Spiral. Temple of Plenty. Okej. Spark Double. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Znaczy to nie ma znaczenia, kurczę, co zostanie, bo i tak sobie zamieszam. Fabled Passage, no ale tu nie mam za bardzo innej możliwości. Mógłbym to zrobić w następnej turze, żeby mieć to w ręce. No może tak zrobię nawet, ok. I tyle. Myślę, że jeszcze w tej turze przeciwnik mnie nie będzie w stanie wykończyć, ale to się zaraz może... Okej, okay. Adjani, czyli będzie chciał dużo życia. No dobra. Okej,
On urośnie, ale spoko. Okej. Teraz tak, poprosimy na pewno drugi niebieski. Poprosimy może trzeci niebieski albo Plainsy, żeby mógł zagrać, tak, żeby mógł zagrać Dream Trawlera. Okej. Leci gigan. Będziemy mieli szczęście, czy będziemy mieli pecha? Chyba mamy szczęście. Kogla. Kogla albo oni. Ale chyba kogla. I Benz. Szkoda, że nie Spark Double, ale Spark Double poleci w następnej turze. No możesz sobie jeszcze jednego rzucić, spoko. Ja rzucę tak, Spark Double, Charming Prince. Kogla wejdzie jeszcze raz. Okej. Ach, no dobra, kogla nie wejdzie jeszcze raz. Trudno. Dobra, najpierw niech będzie. Raz. Niebieski. Dwa. Trzy. Powiedzmy cztery. Co my tu mamy? Przeciwnik ma jakiś tam Daxos, a nasze. Okej, jest kogla. Powiedzmy, że nie chcemy. Nie chcemy tego. Może wejść nawet tapnięte. I Charming Prince. Kogla jeszcze raz. Co prawda zginie. Chociaż nie, zaraz, jak on teraz wejdzie. Pozbądźmy się może tego. Okej. I kogla po raz drugi. To był chyba dobry wybór. Że nasz King Kong. Okej. No i przeciwnik się zwinął. Tak działa ten deck. Tak działa ten deck. Najlepsze jest to, że nie musimy się martwić o to, żeby. Jeszcze raz, oczywiście, o to, żeby nasz gigant, czyli Gajruda, tak, że on w ogóle, żeby mieć go w ręce, bo go mamy dostępnego cały czas, możemy go zagrać spoza gry. Nie ma rampy. Czy ja wiem, czy to jest lepsze? No dobra, muszę to zatrzymać. I teraz wiadomo, że tego nie chcę, bo i tak go mogę zagrać. Tak, Mirror. Aha. No, zobaczymy. No dobra, no to jak Mirror, to Mirror. Zobaczymy, co przeciwnik gra. Czy to będzie też Bant? Czy Simic? To chyba może się skończyć tym, że ktoś kogoś przewinie. Co jest całkiem możliwe. Forest.
Ma Forest. To ja sobie wezmę Plainsy. Incubation Druid. No, on jest już w lepszej sytuacji, bo ma rampę. Ja nie mam. Zobaczmy. Skraj. Nie. Czy Fabled Passage? No jest to ląd. Dobra. Przeciwnik jest w lepszej sytuacji, na pewno. Okej, on rzuca sobie tego. Czyli poszedł w tę stronę. No, równie dobrze mogę zaatakować. Pewnie nie zablokuję. Zawsze może to dwa punkty. No i on wrzuca swojego. Najlepsze, że on może, no, już po ptokach. Nawet jeżeli on u siebie nie wyciągnie, to wyciągnie u mnie to, co potrzebuje. Równie dobrze mogę się już poddać. No ale dobra, popatrzmy, co tu się będzie działo, jak ten deck działa właśnie po obu stronach. No tutaj się sprowadzało od tego, kto miał lepszy dobór kart. I co, nic więcej? No ale ja już z tym nie mam co zrobić, absolutnie. Jestem za bardzo do tyłu. No. Czy ja coś mogę w ogóle zagrać? Mogę zagrać to. To zagram, nie wiem, czy to tam wpłynie na postęp mój zagrywanych niebieskich kart. Nie pamiętam, jaki tam mam zadanko dzisiaj. I tyle. Także jeżeli ktoś, no nie wiem, nie gra jakoś regularnie, teraz zasiądzie do Magica, znaczy w momencie, kiedy ja to nagrywam oczywiście, bo jak ktoś obejrzy to, nie wiem, pewnie za parę dni, czy jeszcze później, to już w ogóle nie będzie miało znaczenia. No ale jeżeli ktoś w tym momencie zasiądzie do Magica, nie, White or Black, no to się może taką talią właśnie troszkę zdziwić. Można trochę pokombinować. Czy może bardziej rampa, czy ten Charming Prince ma zostać, czy nie lepiej właśnie rzucić tam tych te stworki, które dają manę. No i znowu. No dobra, no zostawię to. Chociaż z drugiej strony 27 lądów tu jest w tej mojej wersji. Nie mam rampy. Ej, a, dobra. O, to jest lepsze. To jest lepsze. Keep six. Chyba nie chcę tego pana. I zaczynam? Nie, przeciwnik zaczyna. Przeciwnik zaczyna. Szacun za... No, awatar, nie, awatar, tak, za awatar, za okładeczki kart, bardzo piękne. Idźmy to, zróbmy tak, Temple Garden wchodzi stapowane. Biało-czerwony, cycling. No, ciekawe. Okej, okay, Jeskai, ta cycling Jeskai. Growth Spiral, póki przeciwnik nie ma Enter Stopped. Póki przeciwnik nie ma jeszcze jakiś kontr, nie wiem, co tu się będzie działo. Okej, okay, jak to wygląda? W następnej turze będę miał 5 punktów manny, jeżeli Paradise Druid wyjdzie.
Okej, przeciwnik się przewija cały czas. Czyżby nie miał lądów? Ma. Okej, drugi Paradise Druid. Zróbmy to tak. I tak. Okej, jeżeli nie zniszczy, jeżeli nie ma kontry, to w następnej turze wychodzi Gigan. Czyli Gajruda, inaczej mówiąc. Co robi przeciwnik? Co to może być za talia? Defni Clayron, okej. Dobra. No to niech wyjdzie ten pan. Jest Paradise Druid. On to już za bardzo nie robi. Dziwna talia na cycling. No coś z cyclingiem na pewno. Crackling Drake. Okej. No i... No może miejmy go już... A niech będzie cały czas dostępny, czemu nie? A, jest kogla, pięknie. Tyle, że napakowałem przeciwnikowi cmentarz. Czemu tak? A, dobra, okej, bo przecież mu napakowałem cmentarz, no. No nic. Shatter the Sky. Zdarza się. 38 kart, 42 mam ja. Opt. Może się okazać, że go przewinę. Jest na to szansa. Okej, kolejny. Dobra. Tym razem niech będzie ten, żeby przeciwnik nie wiedział, że go mam. Okej, Spark Double, bardzo ładnie. Jakiś tam dinozaur. Spark Double. Coś tam. U mnie jest Gigan, ale ja poproszę Spark Double. I kopiujemy, nie wiem, oryginał. I może tasa? Może tak? Przewijam się dalej. Okej. Okay. Czy mogła być tasa jeszcze raz? Dobra. Czy on ma, jak mnie teraz... No, dziabnąć. Dobra. Co to było? Zenith Flare. X damage. No, ale... Chyba na to nic nie poradzi. No. To jest naprawdę talia zabawna. No dobra, no to może jeszcze raz. Ostatnia gra chyba. Szybkie są te gry, trzeba przyznać. W miarę szybkie, no. Chyba mulligan. O, lepiej. Teraz skip six. Chyba nie chcę tego pana.
Temple of Enlightenment. Zobaczmy, co tam jest na wierzchu. Fabled Passage. Dobra. W następnej turze Paradise Druid wchodzi. A przeciwnik gra czym? No, minusem tego, że jest też to, że przeciwnik od razu wie, z czym ma do czynienia. Czyli zobaczy Gigana, już wie, że może być. No, przeciwko czemu musi grać. Po prostu. Okej, zielony. Aj, to Temple. No dobra, ale tak bym nic nie zagrał. Growth Spiral, okej, niech będzie. Zapomniałem, że to jest Temple. Opt. Co to może być? Izzet? Izzet? Albo jakaś niebieska kontrola? Izzet. Okej. Czy on ma kontrę? Zobaczmy. Fabled Passage. Niebieski kolor. Bo czemu nie? Aha, to jest coś takiego. No dobra. Czyli kontry. No jeżeli miał kontrę, to zdecydowanie dobrze by było zachować to na Gigana. I widzę, że ma. No okej. Zobaczmy, co powie na to. Weszło. Enter Stabbed. Charming Prince. Zobaczmy. Scry. Niech będzie ten Growth Spiral. Tylko, że czuję, że tutaj będzie ciężko. On ma na pewno kontry. No dobra, zobaczmy, czy tego Umoriego mi pozwoli zagrać. Okej, okay, Ionice. No. To niech będzie Growth Spiral. No marnie to widzę. Quench. Na przykład to drugie. Jejku, nie pamiętam nazwy. No w każdym razie. No nie będę blokował. No w każdym razie to, że trzeba zapłacić 3 punkty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Okej, no spróbujmy chociaż w ten sposób. Niebieski. I zagrajmy tego, bo tego i tak wie, że go mam. No i co, masz tam coś? No, jeśli to jest quench, to przejdzie. Jeżeli to jest coś mocniejszego, Tassa Intervention. Okej, okay, dobrał sobie. Ile mam zapłacić? Dwa? Page 4.
No nie mam jak zapłacić 4, niestety. No właśnie. No tak. No i to też sprawia, że cała strategia leży, więc to nie jest taka talia na, totalnie na wszystko. No dobra, ostatnia próba. No, równie dobrze mogę zablokować na przykład ciebie. A, mogłem tego, dobra. Śmiejsza z tym. No i... No i co? No, to mi zostało tylko. No, trzy karty w ręce, zostały sobie manę. I uwaga, uwaga. Albo ma, albo nie ma. No jakby miał, to już by rzucił, no. No co tu myśleć? Chyba, że nie wiem, chce mi dowalić i będzie mnie trzymał w niepewności do końca. Albo się wkurzył, że nie ma akurat w tym momencie tego drugiego czaru. Okej, przeszedł jednak. Spark Double. Okej, mamy blokersów. Kurczę, ten Koglam jest strasznie... A, niech będzie Spark Double. Tasa chyba była. Tak. Czy ja wiem? Nie, nie będę atakował. I sobie jeszcze raz zrobimy ten. Może Kogla jeszcze raz wejdzie. Czyżbym... Nie, niestety. No dobra, niech będzie ten. Zawsze coś. Ale on lata. On niestety lata. Ale on nie może sobie pozwolić na atak. No właśnie. Jak to zrobić? Czy ja mogę sobie pozwolić na atak? To jest pytanie. Może nawet ja powinienem zaatakować. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem punktów many. Osiem. Dobra. Zobaczmy, czy to przejdzie. Okej. Siedem, siedem, 14, 26, 28? No. No. Przynajmniej jeden musi zostać i pewnie zostanie. Ale to go troszkę... Ale to go troszkę powstrzyma. No dobra, myśli. Ja mam tak, jeszcze ten Elite Guard Mage, no i mam nadzieję, że przynajmniej jedna z kopii. Mam nadzieję, że ten gigant przeżyje.
Kurczę. Na czym on tak myśli? Robi złośliwie to. To był błąd. Mogłem tym nie atakować. No trudno. Bo teraz jak ten wyjdzie, no to był błąd. On wróci jako Spark Double na stół. Ale tasa wtedy będzie dostępna. Ewentualnie ten Elite Guard Mage do... Tak to się zrobiło. No dobra, zobaczmy. Jeszcze trochę życia. Spark Double. Okej. Okay. Czy on wejdzie jako kopia kopii, czy... Okej, okay, tak to wyszło, dobra. Jest gigant. Dream Traveler. End turn. I poproszę jeszcze raz tego. Kogla. Tasa. No dobra. Która tasa ma zostać? No ta. Szesnaście kart w talii. No. Jej, udało się. IZ Flash. Wszystko się sprowadziło niestety, znaczy niestety, no, Gortrank. Wszystko się sprowadziło do tego, że nie miał w kluczowym momencie kontry. Gdyby tam miał kontrę, to by było po grze. Okej, okay, to tyle. No deck jest fajny. Znaczy wiadomo, fajny z tego, z tej strony, po której my jesteśmy. Tak jak mówię, to nie jest moja talia, ja jej nie wymyśliłem. Podpatrzyłem ją najpierw w grze, potem zupełnie przypadkowo to był pierwszy film, jaki obejrzałem tego dnia. Akurat też to była ta talia, stwierdziłem, dobra, muszę też nagrać, pokazać. Nie wiem, może nie każdy ogląda po angielsku, a może też nie każdy się z tym spotkał. Miałem karty, znaczy nie miałem... A właśnie, może jeszcze powiem tak, czego nie miałem. No nie miałem tego w ogóle, no ale to kluczowa karta, bez tego się nie da. I nie miałem tasy, ale stwierdziłem, że tasa nadaje się też do innych talii, więc no nie pożałowałem, stwierdziłem, a co tam, jeszcze na pewno ją wykorzystam. Wszystkie pozostałe kogle miałem wylosowane, Spark Double chyba miałem ze dwie sztuki, dwie dorobiłem, no to jeszcze to powiedzmy. Charming Prince miałem i Dziki też miałem. Także no koszt nie był, a i tego też miałem, no ten się nawet nie przydał za bardzo, tylko jako pułapka chyba na tam kontrę jakąś. Także no można podejść do tego bardziej powiedzmy budżetowo, w sensie takim, no niestety Gigant czy Gajruda jest konieczne, Spark Double, no powiedziałbym, że też konieczne, Tasa zdecydowanie też, te trzy karty to jest must have, natomiast wszystko pozostałe, no Paradise Druid, Growth Spiral, no tych nie liczę, w miarę łatwe. Jeżeli chodzi o lądy, no to Fabled Passage to jest w ogóle karta, jeżeli chodzi o lądy, też bym powiedział must have. Świątynie może mniej, te wszystkie szoklandy, tak, czyli te, które wchodzą i nas uderzają, też warto sobie stworzyć. A jeżeli nie, to te, które wchodzą stapowane, czy nawet te zwykłe lądy też tutaj się chyba moim zdaniem sprawdzą. Charming Prince, Kogle, nie wiem, Dream Traveler and Race for Runners można zamienić na jakieś tanie karty typu, jak tak napiszę, to coś sensownego się pokaże, typu tak, typu no, ojejku,
typu rampy, czyli Humble Naturalist, Elysian Karyatid. Co jeszcze? No, Leafkin Druid też od biedy, Paradise Druid, no to już się sprawdza super. Wolf Willow Haven też mogłoby być. No, Incubation Druid, zależy, może ktoś ma zamiast, nie wiem, Charming Prince'a też można. Także tak, taki to jest ten deck, całkiem fajny. Mam nadzieję, że w następnym odcinku już będzie coś bardziej mojego, jakieś moje, nie wiem, biedne, może właśnie IZ jakiś tam budżetowy na przykład spróbuję on zrobić coś takiego. Zobaczę, nie obiecuję, ale może. Dobra, to tyle, rozgadałem się na początku, rozgadałem się na końcu, a teraz już kończę. Także do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.